jak Ci się podoba Pałac Kultury Zagłębia? Olafie, to jest ten sam dom, w którym byłem dobrych kilka razy, ale inny. To samo mogę powiedzieć o sobie. Byłem tu kilka razy, ja Jerzy Kryszak, ale dzisiaj przyjechałem i już też jestem inny. Więc to się wszystko zmienia, chwała Bogu. Czy tęsknisz za, za programem satyrycznym Polskie Zoo? Nie. Nie. Aczkolwiek była to świetna od strony nawet realizacyjnej i nerwówka, bo to często się wiązało ze zmianami w trakcie tygodnia i trzeba było wprowadzać jakieś różne dodatki i zmiany tekstowe w ostatniej chwili, bo myśmy to grali w czwartki chyba rano tekst, w piątki był obraz, a czasami tak zdarzało, że w piątki coś się działo, tak? Nawet w sobotę potrafiliśmy jeszcze przyjechać i dokłapać coś tam, a już na jakimś takim ofie i było to podłożone. Więc to była, pod tym względem była to praca rewelacyjna, bo człowiek był zajęty w zasadzie non stop przez te, nie wiem, myśmy to robili dwa lata, trzy. W każdym razie teraz bym się już tak nie chciało, bo wolałbym spędzić więcej czasu z moją żoną, a tak to byłbym odcięty na 2-3 dni, a tak szkoda mi tego czasu. A nie uważasz, że dzisiejsza scena polityczna byłaby idealna na relaunch tego programu? A czy wiesz, ile byłoby tam zwierząt i one by się pokazywały i spadały, to by trzeba było je, nie wiem, poddawać tresurze, to byłaby po prostu jakaś totalna watacha. Ja nie wiem, czy tyle w ogóle by trzeba było założyć jakąś wyspę z jakimś totalnym wysypem. Już nie byłoby jednego lwa, tylko byłoby jeden lew i 15 lewków, 4 lwice, 8 tygrysów. Przecież by to się nam to porozłaziło totalnie. Wtedy były bardzo wybitne, określone osobowości, silne osobowości, takie zwane mięsne osobowości. A teraz zobacz, co się pojawi ktoś, no to to Wipler musiałby być, nie wiem, koalą, który co chwilę żre te listki i spada z drzewa na mordę. I byłoby takich ludzi co chwilę, tak? Co chwilę ktoś by się zjawiał i spadał. Nie, za dużo tego towaru. Jest gest pojednania, gest Kozakiewicza. Jak jest z tym gestem pana Jerzego? Ja mam gest prywatny, to mam gest, a o jakie ci jeszcze gesty chodzi? Dokładnie. Jaki co? To, a to, tak? Co ja robię? Tak, ja coś takiego robię, wiem. Wiesz, że coś takiego robię rzeczywiście, że nie wiem od czego to się zaczęło. Pokaż, co ja robię? Tak, coś takiego, tak. Nie wiem, wiesz, o co chodzi. A przysięgam, że to jest jakiś gest, który ma mnie coś dawać, ale co on ma, co mi daje? On mi daje taką przerwę, on mi daje taką dwuznaczność pewnie, wiesz, że bo to jest pewnie na koniec jakiegoś żartu, albo przewidywanego, albo przed puentą, albo po puencie. Czy to jest taki czas, może to jest taki sygnał też dla widza, że może była puenta, albo uciekam w jakąś ironię, nie wiem. Coś takiego widocznie jest, to jest pewnie już intuicja. Kabaret lat 80., 90., a kabaret XXI wieku. Jaki jest kabaretowy złoty środek? Wiesz co, gdybym wiedział, to i gdyby to wiedzieli tak zwani artyści kabaretowi, to już by sobie szli tym złotym środkiem i nie patrzyliby się na ciebie, czy ty się ich o coś zapytasz, czy o środek, czy o pobocza. Nie mam pojęcia, jaki to jest środek złoty. Dla mnie jest złoty środek o tyle, że mówię o moim złotym środku, że nigdy nie szedłem na tak zwanych, po tak zwanych skrzydłach. To znaczy, że nie miałem tak zwanej popularności wysyp Maxa i stadion jest, tak, zapełniony, ale też nie miałem takiego spodu, że nikt nie przechodzi, tak? Czyli ja idę cały czas właśnie tak zwanym środkiem, czyli znaczy nie ma tej amplitudy góra, dół, 3 lata i jazda, a potem rura, i nie mam je 5 lat, a potem próbuję wrócić. Nie. Jestem od lat w tym samym miejscu, mniej więcej. Mniej więcej zajmuję się podobnymi sprawami, aczkolwiek tych spraw jest cała masa różnych i w różne je strony próbuję ubierać, no ale to, ale to jest mój złoty środek, nie każdy szuka swojego. Ale nie masz wrażenia, że kiedyś kabaret był taką odskocznią od szarej rzeczywistości, a teraz jest tak bardzo popularny i na każdym kroku jest kabaret, za że dużo. Stał się codziennością. Wiem, za dużo jest tego, a to nie... Tak to brzmi, jakbyś mnie winił za to. Nie, broń Boże. No przecież ja tego nie organizuję.
Ja jestem swoim własnym sterem, żeglarzem, okrętem. Natomiast jest tego za dużo, nie powinno być aż tak dużo. Chociaż wiesz, z drugiej strony, jeżeli to ludzi bierze, jeżeli to jest tak zwana oglądalność, no to już na to teraz nie mamy siły, tak? Bo w tej chwili jest tak zwana oglądalność, kto ogląda, a kto wyłącza, to się tym wszystkim kierują tak zwani władcy telewizyjni, patrzą w te poniedziałki, kiedy oni dostają te, wiesz, te swoje słupki, patrzą w te słupki, kiedy ten słupek ma przed oczami i nic więcej nie obchodzi, że a oglądalność, potem jest awantura, że za dużo, albo że za mało, albo super fajnie, a mogło być lepiej. Skończył się ten czas tak zwanych kreowania spraw z pewną korzyścią dla ludzi. Teraz jest tak zwana korzyść, to jest tylko 2 zł więcej, 2 zł mniej, bo od tego zależy, czy jest większa oglądalność o 2 miliony, czy jest mniejsza o milion. Tu jest cały wyścig. No i na tym się to skończyło. Kiedyś były świetne filmy, czasami premierowe się zdarzały w soboty, czy w piątki wieczorem, a teraz jakieś widzisz, no, słodkie powidła przedzielone kiełbasą z musztardą, żeby tylko ludzie się najedli i im smakowało, tak? Raz słodko, raz gorzko, raz słodko, raz gorzko, raz z pieprzem, raz bez. Nie ma to znaczenia. A zjedzą, idą dalej. A tu chodzi o, żeby coś przeżyć, coś czasami, coś i przeżyć, tak? A już teraz niestety tego nie ma. To jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, strata dla tak zwanej publiczności, bo cała masa, powiedzmy, artystów, cała masa artystów idzie na tak zwaną łatwiznę. To znaczy, wiesz, no tak, to co chcą ludzie, to ja to powiem. Mniej więcej wiem po sali, jak reagują, więc to jej się podobało, zostawiamy, podbijamy, a to, co tam nie za bardzo, no to uciekamy z tego. Tylko sprzedajemy to, co smakuje. Nie chcemy sprzedać niczego, co jest gorzkie, bo będą takie jakieś nieprzyjemne, tak, potem smak ci zostaje w ustach takiego metalu czy coś, nie wiem, niby cukierek, a kurwa niedobry. Więc z tymi cukierkami to jest, ostatnio są same słodkie, fajne rzeczy. Zresztą to dotyczy tak samo też polityków. Oni też mają pewnego rodzaju oglądalność, która się nazywa sondażem, tak? To się nazywa sondaż zaufania. Jeżeli na przykład wzrosło ludzie o 45%, to ja nie wiem, czym on sobie zdobył to zaufanie. Jeszcze nie wiem. Nie mam nic przeciwko temu, tylko nie wiem, czym zdobył. A jeżeli Komorowskiemu spadło z 72, zaufanie spadło do tam 39, to znaczy, że chyba coś ukradł. No bo mi spadło zaufanie, znaczy nie mam zaufania do gościa, bo widocznie coś sprzeniewierzył. Bo jeżeli ja tobie pożyczę pieniądze, ty mi nie oddasz w terminie i będziesz jeszcze mnie unikał, to ja nie będę miał do ciebie zaufania. Wtedy mi spada zaufanie. W porządku, tak? No więc na czym polega ten sondaż zaufania? Nie wiem. To jest taka łaska pańska. No jakoś, on ma coś z tymi ustami, wiesz. Nie wiem. Garnitur jakiś mi nie leży. Nie głosuj, Stefan, na niego. To się tak jak teraz, ktoś się będzie umizgiwał, dostanie. Kto się nie będzie umizgiwał, nie dostanie. Chyba że jest oczywiście część ludzi, tak zwanych uczciwych odbiorców i uczciwych nadawców, że uczciwie nadają, znaczy nie udają. Jest kilku takich, którym nie pytam o nazwiska, którzy moim zdaniem mówią prawdę i są uczciwi. W związku z tym chyba nie zajdą za daleko. To pytanie z innej beczki. Mazury czy góry? Gdzie lubisz spędzać wakacje? Tam, gdzie mogę się cieszyć obecnością najbliższej osoby i jak najmniejszą ilością spojrzeń, tak? Czyli gdziekolwiek, gdzie możemy się schować, zaszyć, gdzie możemy zapomnieć trochę. Bez przerwy mam do czynienia z ludźmi, tak? Bez przerwy. Jestem siłą rzeczy, mam ten dziób znany od tylu lat, w związku z tym trudno mi się je schować. Kiedyś założyłem okulary i kapelusz, to powiedzieli, opatrz, krzyżak w okularach i w kapeluszu idzie. Więc już zdjąłem, mówię, nie będę się wygłupiał. Ale wolę chodzić obok, bo raz, że nie chcę ludziom przeszkadzać, bo nie, wiesz, to jest super, ja cieszę się strasznie, jak ludzie podchodzą, lubię, jak się ludzie do mnie uśmiechają, bo to jest, ja znam troszeczkę naprawdę inny kraj, ja znam kraj uśmiechniętych ludzi.
Patrz, ty się też uśmiechasz, no chwała Bogu. Znam uśmiechniętych ludzi i idę w kiosku, w jakimkolwiek mieście, w sklepie, idę kupić ciastko, kawę, herbatę. Na 100%, 95% się uśmiecha. To jest naprawdę fajne, bo Polacy nie są takim narodem uśmiechniętym, oni są raczej takim, takim troszkę niechętnym. Jak komuś jest zbyt przyjemnie, to lepiej, żeby mu to uprzykrzyć. W związku z tym ja widzę inny nasz naród, innych Polaków widzę uśmiechniętych, z czego jestem bardzo zadowolony, bo troszkę wydaje mi się, że według dla mnie jest cała masa lepszych Polaków niż są odbierani tak naprawdę. No to jest to. Więc dlatego wolę mieć też taką prywatność trochę na boczku, żeby nie być i obgadywanym, i obrabianym, i spotykanym, a ta mała garstka, którą spotkam gdzieś po drodze, szybko się oswaja i wszystko jest w porządku. I traktują mnie jak mnie, a nie jak kogoś, co... O, dzień dobry, to pan Andrzej. Panie Krzysiu,